Już od dłuższego czasu rozmawiamy o termodynamice, natomiast wciąż jeszcze nie wprowadziliśmy sobie fundamentalnej zasady, mianowicie pierwszej zasady termodynamiki. Najwyższa pora zrobić to teraz. I od razu trzeba zaznaczyć, że jest to po prostu pewna taka wyspecjalizowana forma znanej Ci, mam nadzieję, zasady zachowania energii. Przypomnijmy sobie tę zasadę. Można sformułować w taki sposób, że energia nie może być tworzona ani niszczona, może jedynie zmienić swoją formę. Czyli jeśli obserwujemy jakiś układ fizyczny, to albo energia, czy suma po prostu wszystkich kontrolowanych przez nas energii w tym układzie jest energii kinetycznych, potencjalnych. Mamy na przykład układ, który się składa z jednego elementu, wtedy on może mieć tylko powiedzmy energię kinetyczną i potencjalną pochodzącą z różnych źródeł, albo tych elementów jest więcej i wtedy każdy z nich ma jakąś swoją energię, plus jeszcze energię oddziaływań między tymi elementami. W każdym razie albo suma energii wszystkich elementów układu albo jest stała od początku do końca naszej obserwacji, naszego eksperymentu, albo jeśli się zmienia w czasie, znaczy, że czegoś, jakiejś formy energii po prostu nie kontrolujemy i po prostu nasz układ tę energię traci albo zyskuje na jakiejś drodze, której do tej pory nie braliśmy pod uwagę i trzeba po prostu jeszcze raz się zastanowić, co się z tą energią dzieje. I tutaj przykładem niech będzie dobrze nam znany z mechaniki rzut pionowy. Powiedzmy, mamy piłkę, rzucamy ją pionowo do góry i co? I w momencie wyrzucenia piłka ma energię kinetyczną równą masie pomnożonej razy kwadrat początkowej prędkości, to wszystko podzielone przez 2, energia potencjalna jest równa 0, a następnie piłka się unosi i prędkość jest coraz mniejsza, aż w końcu piłka się zatrzymuje. I tutaj powiedzmy na tym poziomie pośrednim prędkość jest trochę mniejsza, energia potencjalna jest trochę większa. Na końcu energia kinetyczna jest 0, bo piłka stoi, prędkość jest 0, a energia potencjalna jest maksymalna, jest równa po prostu temu, co mieliśmy na początku. To nam mówi zasada zachowania energii. Jeśli rozważamy taki prosty układ składający się jedynie z tej lecącej piłki, nie bierzemy pod uwagę oporu powietrza, to rzeczywiście tutaj ta energia potencjalna równa masie pomnożonej razy przyspieszenie ziemskie razy wysokość, na którą się uniesie piłka. Ta energia potencjalna jest równa tej energii kinetycznej, która była na początku, czyli po prostu energia kinetyczna plus energia potencjalna równa się stale jakiejś tej energii, która była na początku. Tak, tylko po prostu raz jest trochę więcej energii kinetycznej, raz trochę więcej potencjalnej. No i oczywiście następnie, kiedy piłka już dotrze tutaj do tego maksymalnego punktu, zaczyna spadać, tutaj rysuję tak trochę obok, żeby było czytelnie, zaczyna spadać i na mocy tej zasady zachowania energii prędkość tutaj przy spadaniu w dół będzie co do wartości taka sama, jak była przy wznoszeniu się w górę na tym samym poziomie, na tej samej wysokości. I podobnie, kiedy piłka już opadnie, to również jej prędkość jest co do wartości równa tej prędkości początkowej. To jest w przypadku, kiedy zaniedbujemy opór powietrza, kiedy uważamy, że bierzemy pod uwagę tylko to, że piłka może mieć jedynie energię kinetyczną lub potencjalną, ale powiedzmy, że robimy nasze eksperymenty, nasze obserwacje trochę precyzyjniej i okazuje się, że tu przy upadku na ziemię ta prędkość końcowa jest trochę mniejsza. Tak, prędkość jakaś V1, tutaj była V0, no i wartość tej prędkości V1 okazuje się być mniejsza niż wartość prędkości początkowej. Co tutaj się stało? Zobaczmy bilans energetyczny. Na początku mieliśmy jedynie energię kinetyczną, energia potencjalna była równa 0. Natomiast tutaj przy powrocie mamy znów energię kinetyczną, energia potencjalna podobnie jest równa 0. I co tutaj się stało? No nie mamy równości między jednym a drugim, mamy coś takiego, tak? Na tej drodze tutaj w górę i w dół coś z częścią energii się stało. Czy energia została zniszczona wbrew temu, co mówi zasada zachowania energii? Otóż nie, okazuje się, że coś takiego, taka różnica prędkości początkowej i końcowej, może być wyjaśniona, jeśli weźmiemy pod uwagę obecność oporu powietrza. No bo co się dzieje? Taka piłka leci, obojętne czy w górę, czy w dół. Załóżmy, że teraz już spada w dół. Ma wokół siebie, to wszystko się nie dzieje w próżni, tylko w atmosferze, powiedzmy, ziemskiej. Pole grawitacyjne mamy ziemskie, więc i atmosfera ziemska. Tak, nasza piłka lecąc napotyka cząsteczki powietrza i po prostu te cząsteczki są bardzo maleńkie i lekkie, ale jest ich bardzo dużo i po prostu następują wielokrotne zderzenia tu naszej piłki z tymi cząsteczkami, które powodują, że następuje pewien przekaz energii kinetycznej od piłki do tych cząsteczek. Nie jest to wielka różnica, tym niemniej ona jest i skutkuje tym, że ostatecznie tutaj, żeby postawić znak równości, to tu musimy dodać jeszcze energię po prostu rozproszoną na te zderzenia. Inaczej na pracę przeciwko sile tarcia, bo tutaj jakby to jest taki mikroskopowy obraz tego, jak wygląda opór powietrza. Natomiast możemy powiedzieć po prostu tak, że piłka, która leci, napotyka siłę oporu powietrza zawsze skierowaną przeciwnie do prędkości i wykonuje przeciwko tej sile pewną pracę, przesuwając się. Praca nam wynika z tego, że przesuwa się
że następuje przesunięcie wzdłuż kierunku działania siły. Wobec tego energia, część energii tej, która była na początku, została spożytkowana na tą pracę przeciwko sile oporu powietrza. Tak, wobec tego widzimy, że jak popatrzymy trochę precyzyjniej, to co z początku wydawało się pogwałceniem naszej zasady zachowania energii, okazało się, że po prostu musimy uwzględnić jeszcze coś, co się dzieje, na co nasza brakująca energia została spożytkowana. Czyli zawsze ta energia jest zachowana, przy czym czasami zmienia swoją formę, tak jak tutaj zmieniła z takiej uporządkowanej formy, gdzie tutaj wszystkie cząsteczki składające się na naszą piłkę lecą wszystkie razem wspólnym ruchem postępowym i tutaj w tym jest zawarta ta energia kinetyczna. Część tej energii się rozproszyła na energię kinetyczną poszczególnych tu cząsteczek powietrza i możemy też spojrzeć na to tak, że niektórym cząsteczkom piłka oddała trochę energii kinetycznej, a w efekcie średnia energia kinetyczna przypadająca na jedną cząsteczkę jest trochę wyższa, czyli zwiększyła się temperatura powietrza otaczającego piłkę. Możemy na to spojrzeć również tak. Czyli inaczej część energii została oddana temu otaczającemu powietrzu w postaci ciepła, tak to możemy powiedzieć. Czyli w postaci takich chaotycznych, termicznych ruchów, których tak naprawdę nie możemy śledzić, bo nie znamy w danej chwili, ani w ogóle w żadnej chwili nie znamy mikrostanu naszego powietrza otaczającego piłkę. Co najwyżej, jeśli dobrze pójdzie, znamy makrostan. A jedyne, co możemy powiedzieć, to, że po prostu jakaś ta brakująca energia została na tej drodze, tutaj w obie strony, bo zarówno unosząc się, jak i opadając, piłka oddaje swoją energię w ten sposób cząsteczkom, jakaś ta energia została oddana. Dobrze, wiemy, jak wyrażać energię kinetyczną, energię potencjalną dla jakichś takich prostych układów, gdzie mamy pojedynczą piłkę, która leci, albo jakiś bardzo prosty układ, typu na przykład elektron i proton, które mają jakieś prędkości, mają jakieś energie kinetyczne, plus jeszcze mają energię potencjalną wzajemnego oddziaływania na przykład. Tak, a jak można wyrazić energię dużego układu, takiego układu termodynamicznego, którym jest, nie wiem, rzędu 10 do 23 cząsteczek, jest to na przykład, nie wiem, jakiś gaz w naczyniu, w jaki sposób to robimy? No, używamy do tego pojęcia energii wewnętrznej. Tak, narysujmy sobie jakiś nasz układ termodynamiczny, powiedzmy taki, jak mieliśmy w naszym wcześniejszym filmiku, jakiś taki cylinder wypełniony gazem. O, tutaj mamy bardzo dużo, coś rzędu liczby Avogadro cząsteczek. I co to jest energia wewnętrzna takiego układu? O, tutaj, już tak, mówiąc najprościej, jest to po prostu cała energia zawarta w tym układzie. Czyli tak, tutaj jeszcze, oznaczamy energię wewnętrzną dużą literą U, to jest taka przyjęta notacja. I po pierwsze tak, co się składa na tą energię? Oczywiście energie kinetyczne wszystkich cząsteczek. Tak, i teraz jeśli to jest gaz taki jednoatomowy, o, tak jak tutaj narysowałam, no to tylko uwzględniamy energię kinetyczną ruchu postępowego. Tak, ale może być sytuacja taka, że jest to gaz na przykład dwuatomowy albo wieloatomowy. Gaz cząsteczek właśnie dwuatomowych, załóżmy, co najmniej dwóch albo trzech. I wtedy uwzględniamy już nie tylko ruch postępowy całości takiej cząsteczki, ale również możemy mieć tutaj energię ruchu obrotowego, taka cząsteczka może się obracać względem jakiejś osi, jak również może wzdłuż tego wiązania może wibrować. I wówczas uwzględniamy energie kinetyczne również tych ruchów, a także dochodzą inne typy energii, dochodzą energie potencjalne, na przykład energia potencjalna tutaj w tym ruchu wibracyjnym, jak również energia potencjalna wiązań międzyatomowych w cząsteczce. Jeśli byśmy mieli na przykład cząsteczki tutaj naładowane, jakieś elektrony czy jony, to będziemy mieć energię wzajemnych oddziaływań. W każdym razie chodzi o to, że ta energia wewnętrzna zawiera absolutnie każdy rodzaj energii, jaki można związać z tym naszym układem. Ale w takim przypadku, którego my będziemy się trzymać, czyli w przypadku gazu jednoatomowego, gazu doskonałego, to energia kinetyczna, to energia wewnętrzna tak naprawdę sprowadza się do sumy wszystkich energii kinetycznych. Sumujemy po wszystkich cząsteczkach, sumujemy energię kinetyczną i to jest nasza energia wewnętrzna. To jest oczywiście szczególny przypadek, bo tak jak tutaj wcześniej wypisałam, w bardziej skomplikowanych przypadkach musielibyśmy uwzględnić jeszcze inne rodzaje energii, ale w takim prostym przypadku, którym będziemy się tutaj zajmować, do którego się ograniczymy, prawdą jest coś takiego. Dobrze, i teraz, wiedząc, co to jest energia wewnętrzna, możemy sformułować naszą pierwszą zasadę termodynamiki. Co ona mówi?
mówi ona, że zmiana energii wewnętrznej układu jest równa sumie ciepła dostarczonego do układu i pracy wykonanej nad układem. Tak? Inne sformułowania, które można zobaczyć również w książkach, są takie, że nasze sformułowanie jest równoważne, po prostu notacja troszeczkę inna, mianowicie, że zmiana energii wewnętrznej jest to ciepło dostarczone do układu minus praca wykonana przez układ. Tak? Tutaj sobie podpiszemy. Oczywiście jest to równoważne. Będziemy w kolejnym filmie zajmować się przykładami, które nam pozwolą się oswoić i tutaj jakoś nabrać takiej intuicji, kiedy właściwie powinien być plus, a kiedy powinien być minus. Nie należy tego zapamiętywać, tylko po prostu lepiej jest po prostu zawsze pomyśleć, że jeśli ktoś z zewnątrz wykonuje nad układem pracę, to dostarcza mu energię w postaci tej pracy, stąd ten plus. A jeśli to układ wykonuje pracę, na przykład się rozpręża, to musi to zrobić, no nie ma wyjścia, musi to zrobić kosztem swojej energii, dlatego jest tutaj minus. Jeszcze warto sobie uświadomić tutaj jedną rzecz, skopiuję sobie nasz rysunek. I jak można sobie rozróżnić te dwa sposoby przekazu energii? Otóż tak, jeśli przekazujemy energię w postaci ciepła, to znaczy, że po prostu tutaj mamy te cząsteczki, one mają jakiś mikrostan, jakieś, każda cząsteczka ma jakąś prędkość, wobec tego ma jakąś energię kinetyczną, a my na przykład stawiamy ten układ na ogniu, tak, zaczynamy go podgrzewać, tak schematycznie bardzo narysowałam, i na tej drodze po prostu sprawiamy, że energia kinetyczna, średnia energia kinetyczna w tym naczyniu, po prostu pojedyncze cząsteczki mają większe energie kinetyczne na skutek tego podgrzewania. Wobec tego energia wewnętrzna całego układu wzrasta. To jest jeden sposób. A drugi sposób, sposób przekazania energii poprzez pracę, przez wykonanie pracy nad układem, będzie polegać na tym, że nie w sposób takiego chaotycznego po prostu zwiększania energii kinetycznej poszczególnych cząsteczek na sposób ciepła, tylko w taki sposób, że na przykład sprężamy ten gaz, tak? To jest praca, wykonujemy pracę, opuszczamy tłok. Ktoś, kto działa z zewnątrz, czuje, że ciśnienie tego gazu przeciwstawia nam się, przeciwstawia się temu przesunięciu, więc w sposób oczywisty tutaj jest wykonywana praca. I ta wykonana praca przechodzi na rzecz właśnie naszego układu, zwiększenia jego energii wewnętrznej. No dobrze, dobrze jest sobie przemyśleć, przed kolejnym filmem przemyśleć sobie kwestię tego plusa i minusa, że z plusem mamy pracę wykonaną nad układem, a z minusem mamy pracę wykonaną przez układ. Nie należy tego zapamiętywać, tylko raczej właśnie pomyśleć nad tym, że jeśli ktoś z zewnątrz wykonuje nad układem naszym pracę, to jakby układ tą pracę zyskuje, stąd plus, a jeśli to układ wykonuje pracę, no to musi to wykonać kosztem energii, którą sam posiada, stąd jest ten minus. Ale będziemy w następnym filmie jeszcze rozważać różne przykłady, które nam pozwolą to lepiej zrozumieć. Do usłyszenia!